kierunek do góry i wracamy na prawo. Wjeżdżamy, wjeżdżamy, wjeżdżamy i wyłączamy kierunkowskaz. Wyłączamy kierunkowskaz. Wyłączamy kierunkowskaz i jedziemy dalej na wprost. Kiedy on się sam pali ten kierunkowskaz? No nie, żeby miał jakiś problem z kierunkowskazami. O, jest policja. I na światłach będziemy skręcać w prawo. Po wielu latach oczekiwań nadszedł czas na Ostre Jazdy, pierwszy autorski reality show Izabeli Kisio-Skorupy, która w każdym odcinku będzie przeżywać niesamowite przygody. Izabela to nie tylko gwiazda mediów, ale i DJ, piosenkarka, bizneswoman, art manager, służba zdrowia, pokusa wielu mężczyzn, którzy, jak pokazało życie, nie zawsze dobrze kończą. Nie moglibyśmy pominąć faktu, że słodka Izabel to koneserka luksusu, szybkich mężczyzn, szybkich aut, która jak nikt potrafi obronną ręką wyjść z każdej sytuacji. Kurs poprowadził Łukasz Przybył. A co tu się dzieje? No masz, masz, masz. Nie wiem, jak będę musiała ten... Dobra. Zapalamy silnik. Jedziemy sobie kilka razy jeszcze łuczek. A, bo pasy. I sprzęgło nie do końca wciśnięte. A co z tą kamerą? Tam powiedział, że jeszcze chwilę mamy tu pojeździć i jak będziemy mieli wyjeżdżać, to że do końca sprzęgło. Kurde, co tu się dzieje? No musi, tak już są te samochody zrobione teraz, że sprzęgło musi być do końca wciśnięte. Dobrze, no okej, okay, no. O, chyba Łukasz nie chce się bawić. Czy ktoś teraz chodzi do biblioteki? Nie wiem. Nie wiem, ja teraz książki to czytam naprawdę. Nigdy nie mam czasu na książki. Jeszcze gazety poprzeczytam, ale książki to już chyba, że to będzie 50 twarzy Greya, albo nie wiem, 365 dni, albo jakaś naprawdę ważna książka o prezydencie, albo no biograficzne to lubię, no. Skręcamy w lewo na światłach. Zmieniamy bieg albo nie zmieniamy, tak czy inaczej, jak najszybciej ręce na kierownicę. Nie, no jeszcze za wcześnie. Jak powiedziałem, bo trzymała pani rękę na drążku. Jakby powiedział, że ręce na kierownicę, to mi pani powiedziała, że przecież chciała pani bieg zmienić. No to powiedziałem, zmieniamy bieg. Aha. I ręce na kierownicy. No może bym jeszcze zdążyło, ale po co, nie? Nie ma takiej możliwości. Nie, już żółte to lepiej nie. Ale tak, widzę, że już odruchy ma pani prawidłowe. Tak, czyli ledwo żółte się zapaliło, spokojne hamowanie. Już nie było tendencji do tego, tak jak na pierwszych zajęciach, gdzieś tam chciała pani przejeżdżać. No też, no właśnie mówię, ciągle chciałam depnąć. Ale fajnie, bardzo fajnie. No nie wolno, bo jak jest 30 ograniczenie, czy 50, czy 70, to muszę tak jeździć, tak? I sobie to nie poradzę. I nie lepiej nie, bo z egzaminatorem jak przyjadę żółte, to od razu wie. Przejedzie. No Justyna Steczkowska i nie cierpi, ona skrzeczy. I za przystankiem skręcamy w prawo, pojedziemy sobie jeszcze chwilę poparkować i jutro szlif znaków. Dobrze. Wszystkie jednokierunkowe, żeby zjeżdżać, tu skręcamy. Teraz nie? Tak. W tej chwili? Tak. Tą linię. Zaparkujmy gdzieś po lewej.
mogę na tym, przejściu, na przejściu nie. No to mogę tu. Jak tam? No to krzywo. No ale nie, jest tam mniej miejsca, tu mam więcej, czyli ja będę miał większy komfort wysiadania, ale jesteśmy w stanie opuścić pojazd, jest prostopadne, jest wszystko okej. Okay. Sygnalizujemy, dobrze. Rozglądamy się w obie strony. Aktualną gazetkę i promocję znajdziesz na aldi.pl. Raz Aldi, zawsze Aldi. Chcę mówić spalenie, ale boję się, że zacznę podjadać, no i ty i jedziemy tak, jak droga z pierwszeństwa prowadzi. Nadszedł czas na kolejną niespodziankę. No a co tu się będzie dziać? Dzień dobry, witamy. Czyżby była niespodzianka tutaj z wizytą? No właśnie, chyba jakaś niespodzianka. Jest to drogi pilota zrobił. Już się pani domyśla, co ja tutaj czeka. A ja bardzo chętnie. Super. Cześć Patryk. Witam cię w firmie Gira. Świadczymy usługi symulatorowe samolotów pasażerskich. Dzisiaj popilotujesz samolot pasażerski. Na symulatorze Boeinga 737 wersja 800. To jest profesjonalny symulator do szkolnych pilotów, ale także dla osób, które przychodzą powiedzmy z zewnątrz sobie, chcą się poczuć jak piloci i ty będziesz razem ze mną dzisiaj latała samolotem. Brawo. Wiem, że uczysz się jeździć samochodem. Tak. Dzisiaj trochę mniej przyziemna sprawa. Będziesz pilotować ze mną samolot. Dobrze. Usiądziesz sobie na... Nauczymy cię latać. Nauczymy cię latać. Dobrze. Będziesz siedzieć na lewym fotelu, na kapitańskim. Ja będę siedział na prawym fotelu. Oczywiście na początku będę ci pomagał. I też wiesz, że samoloty ogólnie są sprawne. Statystycznie jest to najbezpieczniejszy transport, ale też może dojść do sytuacji niespodziewanych. No wiadomo. I też będą sytuacje takie, które mogą cię zaskoczyć. I oczywiście będziemy starać się robić tak, żeby samolot bezpiecznie sprowadzić na ziemię. Wspólnie, razem. Dobrze. Co ty na to? No ja jestem za. Super. W ogóle to niespodzianka dla mnie, że w ogóle mam uczestniczyć w czymś takim. Nie spodziewałam się. Dzisiaj Patryk powiedział, dzisiaj nauczysz się latać. Ja mówię, gdzie latać? On mówi, samolotem. Ja mówię, dawaj, idziemy. Ja w ogóle miałam faceta pilota, także zawsze go podziwiałam i z przyjemnością poduczę. No praca odpowiedzialna, zobaczysz, wiadomo, że... Wiadomo, bo to i na wysokości, dokładnie i ciśnienie, i powietrze, i różne niespodziewane rzeczy, które mogą... No i nie daj Bóg, jakieś tam silniki, jacyś terroryści, czy jacyś inni. No właśnie, wszystko jest fajnie, dopóki jest piękna pogoda, nic się nie dzieje. No tak. Ale i tak samoloty latają w chmurach, także to jest niebezpieczeństwo zawsze. Dokładnie tak. W chmurach, szczególnie teraz, jak jest okres zimowy, może dojść do obrodzenia. Oczywiście są instalacje, które jakby zapobiegają powstawaniu lotu na samolocie. I też dochodzi do pewnych czasami awarii. Oczywiście. Z tego wynikają awarie. Temu instruktor mi tak mówił. Jak ja skończyłem latać z instruktorem samolotem, to on do mnie mówił, że teraz czeka cię najbardziej niebezpieczna część twojej podróży. Czyli jazda z samochodem do domu. Tak? Dokładnie tak jest. Po moim locie samolotem. Bo się inaczej lata i inaczej się jeździ. No większa szansa, że po prostu będę miał wypadek wracając z lotniska do domu, niż ja powiedzmy się rozwiję z tym instruktorem samolotem. No bo to już jest zmęczenie też pewnie po takim locie. Zmęczenie, no i gdzieś tam powiedzmy, samolot, oczywiście samolot jest specyficznym środkiem transportu, ponieważ po starcie z lotniska musimy wylądować. Nie zatrzymamy go tak jak samochód, nie? No tak. On cały czas leci 800 na godzinę, gdzieś na mniejszych wysokościach to jest 500, a to jest ogromne, to są ogromne prędkości. I porównując to do samochodu, on jest, generalnie jadąc samochodem, my ciągle jesteśmy na coś narażeni. Bo jest ciągle gdzieś tam na drodze krajowej, jest ciągle mijanka, z kimś się mijamy. To są bardzo małe odległości. A to tira, ciągle to samochody, hamujemy. A to motocykla, to coś tam. Dokładnie tak. Ktoś może nam wyjechać na przykład w jakiejś ulicy podporządkowanej. Tak. Nawet rowerzysta. Nawet rowerzysta, tak. Są ścieżki rowerowe, są pasy, ciągle musimy być skupieni. Natomiast będąc w samolocie, na wysokości przelotowej, tak naprawdę mamy autopilota. Widzicie, czy nie leci ktoś blisko. Oczywiście. Tak? Mamy system tak zwany TCAS. On nas informuje o tym, czy jakiś samolot się do nas nie zbliża na naszym kursie. A, dobra, latamy. Okej, okay, także zapraszam cię, Izo. No, zapraszam cię, Izo, do kokpitu.
usiądź sobie na lewym fotelu, tak zwanym kapitańskim, a ja usiądę na prawym fotelu. O jaki, naprawdę na kapitański tak od razu? Oczywiście, tak jest. Powiem więcej, w trakcie niektórych rekrutacji do linii lotniczych są sytuacje, gdzie zaprasza się tego młodego człowieka do kokpitu i on ma wybrać, czy siada na lewym fotelu, czy na prawym fotelu. Ale ja nie widziałam, że lewy to jest kapitański. Tak jest. Lewy fotel jest kapitański i na ogół kapitan siada na lewym fotelu. Może być tak, że dwóch kapitanów leci, wtedy jeden zajmuje lewy fotel, a drugi, jakby ten kapitan zajmuje siedzenie po prawej stronie. Ale w kokpicie jest generalnie tak, że kapitan siedzi po lewej stronie. A czemu to drugi pilot w tym fotelu? Jeszcze raz? Czemu to jest jakaś taka przerwa w tym fotelu? Żeby było wygodniej też. Zaraz, bo my się przesuniemy. Dobra. I chodzi też o to, żeby było wygodnie, bo żeby wolant nie obijał się o fotel. A, rozumiem. Także musimy się przesunąć. Teraz tak. Izo, ja mam tutaj taką cienię po lewej, ty masz ją po prawej. Po prawej, tutaj. No ja mam obicie lustrzane. Dobra, nie właśnie. Dźwignia do góry, fotel do boku. Do góry? Dźwignia do góry, fotel do boku. Chwycisz za ten panel tutaj. Wysuniesz i do przodu. A, dlatego. Tak jest. Jak puścisz tą dźwignię, to nie za blisko, czyli za blisko jesteś. Trochę do tyłu. No dobra, dobra. Puść teraz po. Teraz nie wiem, czy jeszcze trochę nie za blisko. Połóż sobie. Dzisiaj dość fajny dzień pod kątem szkolenia, nie? Udało się zrealizować i te parkowania nie idą źle i na tych skrzyżowaniach, tylko jutro jeszcze te znaki musimy doszlifować. Nie mam okularów, nie widziałam, że będzie słońce. Gdy jesteś ze mną, słońce świeci, świeci, przestaje padać. To jest żywy dzień, nie? Ten słońce jednak trochę pobudza. Fajnie, no. Wiosenka, ja już tak się cieszę, że będzie blisko ciepło prawej, niedługo. Niestety tak parkują. Gdzie? Musimy jechać blisko tego rzędu pojazdów, ja wiem, że jest podwójna ciągła. Ale jest podwójna linia ciągła. Tak, oni nie powinni w ogóle tak stać, bo wymuszają na nas takie zachowanie. Aha. Będziemy skręcać w lewo. Teraz? Na skrzyżowaniu. Aha. Całkowicie się zatrzymujemy i teraz możemy jechać. Nie mów, wcześniej zatrzymała się pani dla pieszego. Tak. Ale to jeszcze nie zdejmuje z nas obowiązku zatrzymania się przed linią zatrzymania i mimo tego, że jechała pani bardzo powoli. Aha. I było bezpiecznie, bo widoczność była w miarę... Bardzo dobra, no. Tak, była dobra. No to tak czy tak ten obowiązek całkowitego unieruchomienia pojazdu nie został spełniony, bo to zatrzymanie musiało być przed wyznaczoną linią zatrzymania. Jedziemy już do pani. Już do mnie? Tak? Mhm. Kończymy już? Tak, będziemy tam jeszcze, zanim dojdziemy, bo ja tu później na 12 muszę A gdzie wrócić. Jest mój zegarek? Nie założyłam zegarka? Nie wiem. Ja go nie mam. No nie jestem taka pewna, kurde, ale nie zleciał mi przecież. No w razie czego to poszukamy na koniec. Idziemy. Skręcamy w prawo na kolejnych światłach. Kierunkowskaz. Gdzie tam pani chciała przejechać? Nie, teraz pomyślałam o tym zegarku, że zakładało nie, choć. No, nigdzie nie zginął na pewno. Bo przecież chyba na policji pani ukrył. Nie wiem. Nie, no zginąć tu nie zginął. Pani chyba... nawet nie wysiadała z samochodu, nie? No właśnie. Albo u Patryka, jedziemy. Jedziemy. Gdzie u Patryka? Nie u Patryka. Albo u Patryka może będzie w samochodzie, albo u nas w samochodzie, a jak nie, no to u pani. Nie, w samochodzie to na pewno nie. Jeżeli już to w domu. To zostajemy tutaj. Tutaj.
tutaj zostajemy. Autobus nigdzie nie rusza. Wyłączamy kierunek, wyłączamy, bo mylimy innych. No ten, ale to już cały czas zrób. Z górki na pazurki. No moje córki tak zawsze mówią, jak z górki ze ściany. Dwie dziewczynki mama? Dwie. Blondyneczki? Tak, jedna ciemny blond, jedna na razie jasna, ale już trochę zaczyna ją ciemnić jej włosy. Nie wiem, kurde, to niemożliwe. Przecież patrzyłam na zegarek, że jest 10 godzina. No ale nie mógł spaść. No zobaczymy, jak wyjdziemy z samochodu, to popatrzymy. Razem z kurtką mogłam zjąć? No nie wiem, no zobaczymy, no na pewno nie zginął. Nigdzie nie, drzwi pani nie otwierała, także raczej nie. Ale niemożliwe, żeby się odpiął, tam jest dobre to zapięcie. No ojej. O lisek. Lisek. Kończymy dzisiejszą jazdę. Piękna pogoda, bardzo dobrze się jeździło, super. No, dzisiaj pani Izabeli już łuk wychodzi perfekcyjnie. Już samodzielnie potrafiła wszystko zrobić. Coraz większa kontrola nad pojazdem, z manewrami parkowania nie ma większych problemów. Jeszcze tylko zostały do szlifu nam znaki, żeby zauważyć wszystkie. Tylko kierunkowskazy. Kierunkowskazy, tak. Czasami jest problem z kierunkowskazami, ale wszystko na dobrej drodze.